Na tegorocznych targach książki w Katowicach prezentujemy pełną ofertę wydawniczą Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, w tym szereg nowości zarówno wydawanych przez centrale i inne oddziały, jak również przez oddział katowicki Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy szeroką ofertę wydawniczą, począwszy od publikacji stricte naukowych, monografii, albumów różnego rodzaju, poprzez wydawnictwa komiksowe i periodyki dla szerszego grona odbiorców. Periodyk, czasopismo jest pisane przez naukowców, ale skierowany dla każdego odbiorcy. Jest ono czasopismem popularno-naukowym. Ukazały się już 22 egzemplarze, z czego każdy mówi o historii Górnego Śląska, każdy na inne tematy, ponad 200 stron artykułów. Na naszym stoisku znajdą Państwo oczywiście jeszcze serię dotyczącą Antka Srebrnego, czyli fikcyjnej postaci, która wraz ze swoimi przyjaciółmi przeszła cały szlak bojowy od obrony Grodna w 1939 roku, aż do końca II wojny światowej i walce w partyzantce przeciwko okupantowi sowieckiemu. Chciałbym Państwu zaproponować przeczytanie książki Kamila Dworaczka poświęconej katastrofie w Czarnobylu. Jeżeli ktoś się interesuje tą największą katastrofą ekologiczną w Europie, tym jak zareagowały na nią władze polskie, tym jakie były jej rzeczywiste skutki, znajdzie to wszystko w tej książce. Naukowcy Instytutu Pamięci Narodowej to ta grupa, która bada i publikuje wyniki swoich badań między innymi w periodykach Instytutu Pamięci Narodowej. W ciągu ponad 20 lat istnienia powstało 6 periodyków naukowych. Na targach w Katowicach IPN oferuje bezpłatne publikacje. Są to czasopisma naukowe wydawane przez IPN, Pamięć i Sprawiedliwość, Aparat Represji, Polish Jewish Studies, Przegląd Archiwalny IPN. Czasopisma są w dostępie darmowym w ramach misji edukacyjnej IPN-u.